Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z zadań zaproponowanych nam przez EA. Tym razem zagramy sobie Arsenalem, a naszym przeciwnikiem będzie Manchester United. Przegrywamy 2-0, no tak więc sytuacja jest niezwykle trudna. No ale zobaczymy, czy to się uda to zadanie wykonać. Tak jak chcieliście, wrzucam moją pierwszą próbę. Sami tego chcieliście, no cóż, tak więc być może będzie ona niezbyt udana, ale jak będzie, to się oczywiście przekonamy już za chwilkę. Da się trafić? No nie, niestety tylko piłka wpadła do siatki, nie trafiając przy okazji w tarczę. Co my tutaj mamy? 20 minut do końca. Czasu dosyć mało. Dlatego, no, przydałoby się strzelić tą pierwszą bramkę, powiedzmy, w okolicach tak tych 75 minuty. Jeżeli się tego nie uda, no to możemy się trochę zacząć martwić. Ale na razie jest dobrze, Podolski, Podolski. No cóż, no to taką bramkę trochę słabą strzelę, no ale przepraszam was bardzo. Zadanie trudne, dlatego no, muszę coś takiego zrobić, żebym czasami nie zmarnował tej okazji, wykluczając sobie szansę zdobycia 1000 punktów doświadczenia. Okej, okay. Jest tylko 2 do 1 w tym momencie, tam zostało teraz 17 minut i dosyć duża szansa, że uda się ten mecz wygrać. Manon, brawo, okej, okay. Ale nie tutaj, tylko do miarę daleko, gdybyś mógł, ale niekoniecznie aż tak. Idealnie tam pokazywał się Arteta, jeżeli się nie mylę, z ósemką. Co jest, sędzio? Co się stało? Co się stało? Ja faulowałem, naprawdę. No, panie sędzio, nie ułatwia pan zadania, widzę. Ale spokojnie, powinniśmy to wybić! Spalony, dobrze. Błąd tam obrony, trochę za łatwo dali się tam przepchnąć, no ale okej. Widocznie EA stworzyło taki silnik, którym taki maluszek może przepchnąć sobie bez jakichś większych problemów. Dosyć postawnych, tak przynajmniej mi się wydaje, obrońców. Dobra, Anderson, tutaj nie powinien być większego zagrożenia z tej akcji, bo dosyć dużo nas tutaj wróciło. Chociaż teraz Mertesacker jako ostatni obrońca, o właśnie, tego się obawiałem. Mertesacker jako ostatni obrońca, no nie jest zbyt przyjemna sprawa. No nie wiem dlaczego, ja bardzo tym obrońcom nie lubię grać, nie jestem zwolennikiem za bardzo tego piłkarza, ale teraz Podolski chyba spalony, troszeczkę Giroud za długo przyjmował tą piłkę, pod przycisk już długo wcześniej był wciśnięty, no ale niestety zanim Giroud opanował futbolówkę, Podolski zdążył już być na pozycji spalonej. Okej, ładnie się pokazuje. Jeszcze raz próbuję zagrać do Podolskiego, może tym razem się uda, bo tutaj w obrońcy, o właśnie. Dlaczego? No musiałeś Podolskiego przewrócić, poważnie. Mogę już go nie dotykać, no ale dobra, trudno. Szkoda, mieliśmy już dwie dobre okazje, ale niestety cały czas zabrakło jakiegoś minimalnego szczegółu, który zdecydowałby o ewentualnej stronnej drugiej bramce. Ale jeszcze poddawać się nie można, 7 minut do końca, chodź tutaj bliżej. Chodź tu, Giroud, no kurczę. Jak on, nie no, jak ja tego gościa nie lubię w tym meczu, nie? Co on dzisiaj robi? No chodź tu, Giroud, naprawdę. Widzę, że muszę sam próbować coś tutaj kombinować, bo Giroud nie raczy podejść. Ojejku, dobra, brawo Podolski. Ty chociaż coś tutaj grasz. Znowu przyjęcie piłki, cudowne. Wiecie co, nie wiem czy uda się zrobić zmiany, ale ja chcę się zdecydowanie pozbyć. Niech będzie ten Arszawin. Na lewe skrzydło do tutaj Podolski, okej. No tragedia, za co Giroud teraz z miniotą? Nawet bez komentarza lepiej chyba będzie, jeżeli to zostawię. No, ładnie teraz. Ale pięknie obrońca, chyba Ferdinand tutaj dał radę tą piłkę wybić. Musimy kolejny raz zacząć się bronić. Zastanawiam się w sumie, czy nie wycofać jednego obrońcy i stawić go na pomoc. Bo ta czerwona kartka również trochę sytuację komplikuje. Ale okej, jak na razie mam minutę. No cóż, chyba jednak za pierwszym razem się tego zadania nie uda wykonać. Dlatego, ojej, tutaj groźnie. Nie no, to nie może wpaść. Brawo, okej, brawo Walcott. Do Giroud, Giroud oddaje szybko piłkę do Podolskiego. Biegnie cały czas, biegnie, ale Evra, a kurczę, no. O, chociaż nie wiem czy Evans, no właśnie, Evans nie powinien popełnić błędu. Bo dosyć często zdarza się, szczególnie w Ultimate Team, tak jak dosyć teraz zauważyłem, to po prostu obrońcy jakoś tak nie potrafią trafić w piłkę, się przewracają najzwyklej w świecie. No i 90 minuta, tak więc doliczony czas gry. I chyba raczej zadanie cały czas zostanie wykonane, tak więc ja sobie zostawiam je na potem. Przejdę sobie, będę miał wolną chwilkę. A teraz ta pierwsza próba niestety nie będzie zaliczona do udanych. Chociaż zadanie jest niezwykle trudne, bo wiadomo, Manchester United bardzo klasowa drużyna. Z dosyć dobrą obroną, tym bardziej, że gramy w dziesiątkę, to... okej, Cazorla ładnie. Tym bardziej wtedy to zadanie jest dużo trudniejsze. No ale brawo teraz. Ale sędzia zakończy mecz? Nie, jeszcze nie, jeszcze rzut rożny. No ale po tym rzucie rożnym na 99% arbiter po raz ostatni da nam
Oj, oznaka, że jeszcze żyje i zagwizda swój sprzęt. Mertesacker teraz trochę samowolki wybił tą piłkę. No i w tym momencie arbiter rzeczywiście kończy spotkanie, tak więc mecz zakończył się wynikiem 2-1. Gdyby nie to, że przegrywaliśmy, udałoby się pokonać Manchester United. Szkoda, że nie mamy trochę więcej czasu, no ale wiadomo, jak scenariusz tego meczu przebiegał. No i co, w tym momencie też będzie na tyle. Tak więc bardzo dziękuję wam za obejrzenie i do usłyszenia do następnego materiału. Cześć!